27 marca podczas sesji Rada Miasta Kutno jednogłośnie zdecydowała o przekazaniu 1 000 000 zł z budżetu miejskiego na 2018 rok na remont szpitalnego oddziału ratunkowego. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, chciałem Wam w imieniu Zarządu Powiatu bardzo podziękować za podjętą dziś uchwałę i również za tą pomoc, którą udzieliliście dla szpitala od ostatnich kilku lat. Muszę powiedzieć, że te środki finansowe zostały dobrze spożytkowane na funkcjonowanie szpitala. I chciałem powiedzieć, że udało nam się dwukrotnie zmniejszyć stratę w szpitalu od roku 2014, gdzie miała 2,5 miliony złotych. Dzisiaj jest 1 200 000 zł, ale tylko z tego powodu, że przeszacowaliśmy wartość amortyzacji szpitala, ponieważ poprzedni zarząd tego nie robił. To jest znaczny udział w stracie tego naszego szpitala. Również w stracie za zeszły rok jest 800 000 zł opłaty z tytułu użytkowania, który szpital do nas powinien wnieść. Tej straty mamy dużo mniejszą. A aportowaliśmy to do szpitala, czyli tak naprawdę, jeżeli mówimy o stracie EBITDA, mamy zysk szpitalu i zysk na działalności operacyjnej. Remont obejmie budynek SOR-u, podjazd dla karetek z zadaszeniem, budowę drogi wewnętrznej do lądowiska dla helikopterów, a także zakupione zostanie nowe wyposażenie i sprzęt medyczny. Całość zadania to ponad 6 milionów złotych, z czego ponad 5 to pieniądze z Ministerstwa Zdrowia. Dla Wiadomości Dnia, Anna Królak.